Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się oczywiście w Loop Hero. I bez zbędnego mordzenia, gadania, czy jak złotek zwał, wyruszam na kolejną przygodę. Jednak zanim to wszystko, mamy tu jakieś ciekawe opcje. Pozwólcie, że powyłączam wszystko, czym powyłączam, jak złotek zwał. I tak, 15 kart. A co za tym idzie? Większa talia, więcej opcji. To dobra. Pora chyba zaczynać i... Chociaż nie ukrywam, że najchętniej bym sobie zarzucił nekromanty i się cieszył z szkieletów. Dzisiaj zagramy... Powiedziałbym, że może łotrzykiem. Ze względu na charakter po prostu... klasy, że tak nazwę. To, że rzadko kiedy go używam. I tak, dobra. Dzisiaj wziąłbym pustynię. Co? O, z tej kategorii jeszcze coś trzeba. A standardowo. Niech będzie takie. Tutaj Oblivion. Mamy 9 kart, możemy mieć 15. A ciekawe, co by się stało, gdybym wepchał wszystkie. Dobra, czyli w sumie wygląda na to, że mogę większość wepchać. Tak, to Chronokrystal out. Powiem szczerze, po prostu nie czuję jakoś potrzeby. Bierzemy to. Usuwamy. Beacon i mamy 15. Więc tak, bierzemy łotrzyka i miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. I przy okazji jeszcze ta cała złota karta jest. Chociaż powiem wam szczerze, nie wiem jak ona ma działać, skoro nie zajmuje mi... Co? O proszę! Czyli złotą kartę ma się na start tak jakby ze sobą. Ciekawe. Dobra, Nie będzie bonusu do HP z pancerza. Jedno wskrzeszenie i 3 HP za każdego wroga pokonanego, który posiadał duszę. Dobra. Max HP, zobaczymy. Nic się nie zmienia, faktycznie. Ale dobra. Może być ciekawa opcja, oczywiście. Obstawiam, że najlepiej to stosować po prostu grając tym, jak to się nazywa, nekromantą. Bo najłatwiej, ale... Zobaczymy, jak będzie. I tam pustynia. Zmniejsza max HP każdego stworzenia 0,5%. Wydaje się być niebezpieczna. Oczywiście nie będę ukrywał wszystko, dopóki coś i tak testowo mocno, więc te. Może się okazać nawet przydatne i dobre. Chociaż na obecny moment mogę wam powiedzieć tylko tyle. Jestem pewien, czy pustynie na pewno są ok dla łotrzyka, który tak jest bardzo łatwy do zabicia. Też w sumie, jeśli będę miał jeszcze pustynię do tego, to prawdopodobnie skończę na 1 HP czy coś. Chociaż z drugiej strony mamy rozległą talię, więc może aż tak często pustyni nie będziemy spotykać. Co pozwoli na trochę większą swobodę, dobra. A cmentarzysko tutaj. Tu jest takie ładne miejsce na to, więc oczywiście zarzucimy. Jak tam zbieranie? 3 metale i jeden fragment craftu. Pamiętam, że tam dało się jakoś sprawdzić i nawet to robiłem. Co, jak, gdzie w kwestiach pozyskiwania materiałów, ale powiem wam szczerze, już znowu nie pamiętam. Poza tym, że chyba fragment craftu był z jakichś tam konstruktów i tym podobnych istot. Ale tak... Niestety, jak zwykle, wiecie, moja lama się obudziła i... kazała mi zapomnieć co, jak, gdzie, kiedy. Dobra. Ale na obecny moment spokojnie, nie ma coś przejmować. Co my tu mamy? Buciki z trzyłniku... Nie, dobra. Fajny doborek. Teraz mamy 4-6. Jakaś jeszcze lepsza? Nie. Nie ma tu porki. Zbrojka więcej życia, ale to nie ma znaczenia, bo w sumie życie ze zbrojek nie istnieje. W ogóle ciekawe, czy żebyśmy nie mieli żadnych wrogów z duszą? No w sumie nawet w tym momencie, jak tak patrzę, to nie mamy. O, dobra. Spore ryzyko, ale niech będzie. I dobra. Definitywnie musimy znaleźć sposób na generowanie przeciwników, którzy posiadają duszę. No nareszcie! Dużo wrogów, którzy posiadają duszę. To tym idzie HP zacznie się zwiększać. Co prawda tak samo zacznie się przyspieszać tempo, w którym będziemy ginąć, ale... Jeśli będziemy mieli dobre przedmioty, w odpowiedni sposób będziemy zarządzać tym wszystkim będziemy, i będzie trochę farta, to myślę, że takie bonusowe rzeczy mogą nawet bardziej pomóc niż przeszkodzić.
Dobra, jeszcze bardziej zmniejszam HP wrogom i sobie niestety też, ale no. Tak. Wioska kolejna, niech będzie tu. I pojawili się bandyci, dobra. To też ma duszę, więc jest dobrze. Jak mówiłem, za każdą duszę 3 HP, no to po prostu super opcja. I tak, skarbiec, dostaliśmy z żywność z pustyni. O, proszę, slime już są na jedno uderzenie dzięki temu wszystkiemu. O, i przy okazji, patrzcie. To daje pół, ale te... I tu nie wiem, czemu jest tu every creature, a tu all creature. Trochę takie dziwne, ale dobra. Ale fajnie, slime są już na jedno uderzenie. Dobra, wioska tutaj. I oni nie groźni. Uhoho. Dobra, wiecie co, cofam to. Chyba pustynia jednak jest idealna dla łotrzyka. Podczas to, że ma wielkie obrażenia. Dobra, ilość pustyń pozwoli szybko eliminować każdego oponenta, nie przejmując się niczym. Oczywiście, o ile będziemy mieli wystarczające atak speedy. Co do których niestety aż takiego zaufania wielkiego nie mam, jak do, powiedzmy, innych kwestii, ale jest super, jest dobrze. I co tu mam przy okazji? Poza tym, że oczywiście bij zabij. O, jest dusza, dobra. Sand Dunes kolejne, dobra. Włócznia bije więcej niż tamto i daje kontrę, tutaj bije trochę mniej, ale... O. Nie. Nie ma sensu, tutaj mamy co? 30 krytycznych damage, dobra, to jest pancerz jeszcze coś, jest super. I włócznia, tutaj mam 7-11, tutaj obrażenia wszystkich 6-10, 12 kontry, tutaj 9 kontry. A, dobra, w ten sposób to zrobimy, nie przejmując się niczym. I mieczyk z jeszcze większymi obrażeniami. Nie, dobra. Ten sposób będzie najlepiej. Co prawda, no, jesteśmy już na etapie, na którym widzę, że trochę, no, wrogowie są wytrzymali, chociaż to może być kwestia wioski, ale dobra. Lada moment będzie dobrze. Oj, jak pięknie. Wiecie co, powiem wam szczerze, teraz powiem coś, czego nie mówię chyba nigdy, ale nie żałuję, że wybrałem łotrzyka na tą robotę. O, tutaj mamy mniej uników, ale na kontrę? Nie, nie, uniki ważniejsze. I wampierz. Dobra. Oczywiście każdy wampierz to jest dobra rzecz, w sumie. Jeszcze bardziej pomaga mi zwiększyć sobie HP, mimo wiecznego jego opadania. I dobra, tak, 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 jeszcze mniej HP. Co ciekawe, nie widzę rezultatu od razu zmniejszonego HP czy coś. Dobra. I co tu mamy? O, oczywiście, że tak. W ten sposób będziemy otrzymywać mniejsze obrażenia za każdego wroga i będzie fajnie. Więc tak, bierzemy. I śmierć. Dobra, nie ma śmierci. Udało się przeżyć. Na farcie mocnym. A nie, dobra, jednak zmniejsza chyba. Dobra, no to fajnie, fajnie. Nie jest dobrze, ale może przeżyjemy to jeszcze chwilę chociaż. Okej, okay. Wybaczcie za małą przerwę, ale... No. Są sprawy ważne i ważniejsze. A póki co cieszmy się. Może udało się przeżyć. Chociaż teraz to już po mnie. Niestety. Teraz definitywnie już, skoro dwóch bandytów jest nawet. No. Ja. A chwilę, mamy Resurrecta, zapomniałem o tym. Dobra. Nie jest aż tak źle w sumie, jak mamy Resurrecty. Okej, okay. No to ciśniemy dalej w sumie. Cieszmy się z tego, że w sumie mam taką fajną kartę dostępną. Dobra, jakiś fajny przedmiocik. Mniej evasion. Ale critical damage, counter damage to... A dobra, bierę. Zdecydowanie lepsze. Chociaż nie przeczę, unikanie też przydatna sprawa, to... Możliwość tego, jak to się nazywa. Pozbywania się tych... wrogów kilku jednocześnie, to jest zdecydowanie lepsza sprawa. To jest tak... to jest dobre miejsce do farmienia dusz, ale... Chociaż o jednego mniej bym chciał tam mieć, wiecie... Kwestie bezpieczeństwa i te sprawy. Dobra, ruiny. One tutaj. Polanki oczywiście dalej wzdłuż pasma górskiego. Nie zdążyłem nawet sprawdzić, co my tu mamy. I tak... nie ma szans na krytykę za jedną obronę, to nie. Obrażenia lepsze. Chociaż nie, jeszcze nie ma co sprawdzić. Ma szans na krytykę... minimalnie...
gorsze od tego, jak to się nazywa. Od siekierki, ale duża szansa na krytyka tutaj. Dużo. Trochę lepsze od miecza. Niż za tak speedy. Czy coś to w sumie jest najlepsze ze wszystkich możliwych opcji dla mnie na teraz. Tutaj 5 obrony, ale mniejsza szansa na kryta. Tutaj atak speedy unikanie lepsze, ale nie ma tych innych efektów. Ale to jest damage niż chance. Dobra, czemu szans? Dobra, dobra. Za dużo tego dobra, więc jeszcze raz powiem dobra i lecimy. Lecimy po prostu, ciesząc się ze wszystkiego i przy okazji patrzcie, jak ładnie udało się nagromadzić te różne rzeczy. Szkoda tylko, że no, z craftem tak powolnie idzie. Ale no. Co z tego, że idzie powolnie z craftem, damy radę. Nie takie rzeczy się zdobywało. Przynajmniej ten kulka nieśmiertelności szybko będzie się ładować przez sporą dawkę wampirów. I tak, dobra góra, kolejna tutaj, chyba za chwilę gobliny się pojawią, no ale... Doświadczenie mogę wam powiedzieć, że teraz gobliny to jest w sumie nic takiego. Pająki. Ryzyko, bo wiecie, tam są ruiny i w ogóle, ale... Damy radę, jak już się to ogarnie. I tak, bandyta. I to jeszcze bandyta z quest. No niestety. Niestety. Musiałbym rzeczywiście zranić na tyle, żeby... No, żeby mi zniszczyć przedmiot. Dobra, jeden martwy, drugi niestety żywy, ale jakoś sobie poradzimy. I definitywnie muszę podwyższyć trochę swoje damage'a. Bo okej, życia mało, ale w ogóle wy też, ale damage'a zdecydowanie za małe. Potrzebuję większych, bardziej, jakby to najłatwiej nazwać, równomiernych obrażeń niż to, co jest teraz. Oczywiście wiem, że będzie z tym pewnie wielki problem, chociaż jak tak patrzę, to przeciętni wrogowie nie są wielkim zagrożeniem, tylko ci tacy specjalniejsi. Może to też kwestia tego, że jednak gór się pojawia coraz więcej, góry też mnie wzmacniają innych rzeczy, ale dobra, mniejsza. O, jest, jest nareszcie coś dobrego. 9% magiczny w zamian za brak obrony i szans na krytyka. Nie. Szansa na krytyka jeszcze większa i magiczne obrażenia, taki sam unik, bez prędkości się tak ubierę. Tutaj szansa na krytyka z obrażeniami mniejszymi niż robię bronię, niestety. 51 do krytycznych obrażeń. To jest akurat potężne. Chociaż, wiecie co, nie, poleganie na krytyku nie jest niczym dobrym. Chociaż nie mam nawet wysoką szansę, co w sumie? Co drugi atak w teorii powinien być krytem. Więc to akurat mogło się jeszcze opłacić. Dobra. Niedobrze. Prawie całe życie na jednej bitwie. Naprawdę niedobrze. Świadczy w sumie o wszystkim. Czy najbardziej o mnie. Że jednak ta postać nie jest wcale taka mocna, jak się miało wydawać. Mimo tego, że stabilnie ciągle się ulepsza. Okej. Super, tylko w sumie nie. Nie. Tutaj. No to jest naprawdę dobra opcja. Gorzej, że pewnie nic mi to nie da i tak zginę. Ale te... Teraz w sumie... O nie, dobra, tereny się ulepszyły i to mnie uratuje. Prawdopodobnie. Dobra, dobra. No, proszę gro, nie rób mi tego. Jak niewiele brakuje, żeby się udało. Chyba trzeba będzie wiać jednak. Tak, definitywnie trzeba wiać. Taki fajny przebieg. A trzeba uciekać. Stracimy jeden drewno, jeden kamienia. Oczywiście. A w sumie wiecie co, nie tracimy niczego takiego wielkiego. Wracamy. Tak będzie bezpieczniej. I czy można coś teraz postawić? Jeden żywności, dużo metalów. Gra mnie nie lubi i tyle. Ale mniejsza. A tutaj możemy teraz postawić las. Nie wiem na co mi las. Ale weźmiemy las. Oczywiście. I biblioteka. W sumie możemy wziąć sobie. Wiem, że tam są inne rzeczy, o których też warto byłoby pomyśleć czy coś, ale dobra. Chwila. To można lasów wstawiać kilka.
Można stawiać tylko tutaj? Dobra. Postawię ten las, bo w sumie czemu nie? Wow, to las. Tak? Las. Solidne drewno. Naprawdę nie chce się wierzyć. To rozumiem co. Wiem, czym są lasy. Idealny przykład zielonej flory, czy coś takiego. Naprawdę sobie ze mnie żartujesz? Tak, właśnie tak wygląda kłoda lub deska, zanim zginą. Tak ekscytujące. Ja na pewno sobie robisz ze mnie żarty. Okej. I teraz tu mamy drwalną. Fajnie, fajnie. Będziemy mogli robić meble. Tu jakiś workamp. O, patrz, jakie fajne. Zwiększa siłę tych naszych ataków później. Definitywnie trzeba będzie to wziąć. Ale póki jeszcze mamy okazję, to biblioteka. Niech będzie tutaj. Wiecie, chciałbym po prostu jak najwięcej rzeczy mieć ze sobą, żeby sprawdzać nowości. Ten przyjemny zapach jak to się nazywa, warstw celulozy i zaschniętego kałamarzu, czy tam tuszu. Zapach książek, mówiąc prościej. Spójrz na nas. Ja, naukowiec. Wiedza jest moją bronią i ty, podróżnik. Twoje bronie to, cóż, twoje bronie. A i nadal, pomimo tych wszystkich różnic, ukońcą, poszukujemy tego samego celu. Wiedzieć i uratować świat. Teoria, wiedza, nauka. Powinniśmy odkryć ten świat na nowo, przyjacielu. Okej, mamy tutaj teraz, gdzie to było? Bibliotekę tutaj. Nie da się jej ulepszyć, okej, ciekawe. No, zanim coś jeszcze to supply, mamy jakieś wolne miejsca? Proszę, proszę. Ale się nie spodziewałem, że mam tyle wolnych miejsc już na to wszystko. Okej, fajnie, fajnie. Dobra, w takim wypadku, kiedy to już mam zrobione, to jeszcze coś od encyklopedii można odblokowywać. Nie wiem, czy jest sens, wiecie, coś robić, ale niech będzie. Jej, mamy achievementa. I w sumie są... Jakby to najłatwiej powiedzieć? No, opisy chyba. Nic wielkiego, ale no, zawsze jakieś. Więc nawet ciekawe. Pozwólcie, że odblokowuję ich dużo, ale nie będę tłumaczył niczego, to bo jednak dużo tekstu i... No, nie mam chęci. Jeśli chcecie sami sobie przetłumaczyć czy poczytać, to możecie zatrzymać i w ogóle. A ja póki co właśnie podblokowuję wszystko. Może zostanę za to jeszcze jakieś achievementy. Póki mamy książki. Później pewnie będę się wkurzał, że jednak te książki są mi do czegoś potrzebne, ja ich nie mam. Ale dobra. Z podstawowych pól mamy w sumie wszystko. No i w sumie są lasy jeszcze. Lasy są fajne, jak tak widzę. Ale pozwólcie, że zanim jeszcze coś tam, to tutaj bym jeszcze odblokował odnośnie różnych wrogów. I w sumie odnośnie krypty. Bo krypta to w sumie takie fajne miejsce. Dobra. Nawet o przedmiotach można tutaj odblokować. Dobra, dużo ciekawych rzeczy. Ale kula craftów, obiekty i nienaturalni, czyli... Czyli w sumie to jest dobre, żeby mieć tych, jak to się nazywa? Staków na wróble. Ale dobra. Jak już przy tym jesteśmy, chciałem jeszcze coś odblokować, tylko nie pamiętam co konkretnie. Może liczę? 3. Jeszcze nie znamy wszystkiego. Ale okej, są 3 różne artykuły na temat lisza. Dobra. Okej, warto. Warto moim zdaniem to naprawdę sobie brać. I 3 na temat mimika. A w sumie na temat każdego wroga jest po 3. Ciekawe. Na temat materiału jest po 1, co prawda. Widać, że jeszcze jednak materiału nie znamy. Jako tako. I tak samo jest po takich rzeczach, no co. W sumie nie wiem po co to robię w ten sposób, ale niech będzie. Może mogę się cieszyć, że udało mi się jakoś to zrobić, czy coś. W sumie sam nie wiem. Niech będzie pałac liczy.
Okej, okay, załatwione. Więc pora na kolejną ekspedycję, tym razem... Jako, że załatwiliśmy to, co mieliśmy załatwić. O, jest dużo nowości. Aha, dobra, to złotą kartę mogę jedną sobie na start wybrać, po prostu, którą chcę mieć. Dobra, pozwólcie, że w takim razie na spokojnie przeanalizuję, co tak naprawdę warto było wziąć. I tak, tutaj mamy życie za każdego wroga z duszą. Nie ma bonusów za pancerz? No oczywiście, nie problem. Jedno wskrzeszenie tutaj. Nic nie robi, zajmuje dużo miejsca. O. Wiecie co? To zapowiadać naprawdę ciekawie, delikatnie mówiąc. Może sprawdzimy sobie to w sumie. Tylko czy teraz, czy później? Chciałem zrobić, wiecie, jedno podejście nekromantom jeszcze, takie porządniejsze, mocniejsze, lepsze. Może to być problematyczne w sumie. Dobra, wiecie co, nie. Przetestujemy lasy i tutaj właśnie mamy dwie opcje. Dobra, to w takim razie... Chociaż nie. Nie, muszę po prostu wziąć nekromantę, wybaczcie, ale... Odcinek bez dekrymantu to odcinek stracony dla mnie. A to nie będzie potrzebne, chyba. Chociaż dobra, wezmę to, nie. Pustynia oczywiście. Tym razem bez skał. Bez polan, niech będzie. Pająki, wampiry, co... A, to przy lasach coś można stawiać. Okej. Okay. Ciekawe. Dobra, tego nie biorę, tutaj mamy... Wymienia karty na losowy, kiedy przychodzę. Zapada się po 20 wymianach. Dobra. Można sprawdzić, oczywiście. To też bagna, w sumie czemu by nie. O, wioski, bo czemu by nie. Cmentarze, pola takie. Lasy. I mam 15, czyli w sumie jedziemy w takiej konfiguracji. Nekromantom. Następne podejście, nie wiem kim będzie oczywiście. To już nie ten odcinek, żeby nie było. A kim ono miałoby być, nie być? Definitywnie będzie to podejście, podkreślam, z tym labiryntem. I może nawet, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to będzie to podejście łącznie z tym, jak to się nazywa. O, brakuje mi słów. No z tym właśnie. To już na trzecim rozdziale. Bo w sumie grając z nekromantą czuję, że mógłbym to wszystko osiągnąć. Dobra, tak i pustynie się zaczynają. Jeszcze się będzie miał magiczne chyba, więc to nie będzie żaden problem. Ale dobra, składujemy tutaj teraz dużo lasów. Licząc na to, że prędkości ataku z nich będą na tyle dobre. Właśnie, to jest jakiś taki mocniejszy. Tak, mocniejszy za 2%. Pozwoli mi tak szybko spełnić szkieletami, że... Wiecie co, tak sobie uświadomiłem. Mała talia, dużo lasów, to łotrzyk po prostu będzie miażdżył. I tyle. No, nawet nie wiem, co mam mówić. Poza tym, że naprawdę podoba mi się to, jak się zaczyna w tej dużej ilości lasów. W sumie lasy i pustynie. Takie ciekawe połączenie, chociaż... Skoro w sumie chyba nawet wiem, jak zatytułuję ten odcinek. Lasy i pustynie. Mhm. Prawdopodobnie tak zrobię, chociaż... Tytuł nie najlepszy, ale... No, ze względu na to, że to w sumie jest główny motyw tego wszystkiego, to niech będzie w ten sposób. Dobra. Bij, zabij. O, no kolejny las. Nie żebym narzekał czy coś oczywiście, no ale... Wiesz, gro, no, przydałoby mi się też coś innego niż tylko las i pustynia. Mówiąc tak dokładnie, to nie wiem, na przykład jakieś fajne... Te, jak to się nazywało. Nie, słów mi brakuje. No właśnie, pająki na przykład. Pola bitwy. Różne po prostu takie naprawdę fajne rzeczy. A nie tylko... Jak to się nazywało? Brakuje mi słów. Dobra, mniejsza, naprawdę brakuje mi słów. Nie wiem, co się ze mną stanęło się, ale mniejsza. O, jest pustynia. Czy tam w sumie wydmy piaskowe. Czegoś tak. Chyba Dunes to były wydmy, czy tam Dunes. Nieważne. Ale tak, jest dobrze. O, 0,9 do szkieletowego poziomu. Trochę mało oczywiście, ale... Wiecie, nie ma co narzekać. Cieszę się po prostu tym, że w ogóle jest. A nie tym, że tego nie ma. Dobra. Pustynia. Książka gorsza, więc nie bierę.
Jej, kolejna okazja do zdobycia paru punktów HP. Co, tak nie ukrywając, w sumie jest idealne dla nekromanty, patrząc na to wszystko. Patrząc na to, że nie mamy zbroi, to patrzę, to jest naprawdę najlepsza chyba rzecz, jaką można mieć na nekromancie, jeśli chodzi o startową kartę. Tylko szkoda, że no, w sumie to są pojedyncze karty, wiecie, że wybieramy albo, albo. Bo nie ukrywając, najchętniej to pewnie bym wziął sobie ich dużo więcej, to tak. Po prostu, żeby, jak to się nazywa, mieć efekty różnych tych kart i różnych ciekawych rzeczy. Ale no, niestety. Jak już można wybrać tylko jedną, to zawsze będę musiał decydować się, która będzie dla mnie najlepsza pod względem obecnego pomysłu na siebie czy coś. Dobra. I kolejny raz. Super. Kolejny procent prędkości ataku. Co na pewno jest przyjemne, ale nadal nie jestem pewien, czy potrzebne aż tak na nekromancie. I talizman, znowu gorszy. No, serio, gro. Ja rozumiem, że ty mnie możesz nie lubić w ogóle, ale nie dawać mi niczego, co może mi się przydać. Tylko ciągle obniżać HP. Nietypowe podejście, nie ukrywam. Dobra, mamy to. I co? Pętla numer 3. A ja nadal bez niczego. Super. Zboża, których nie mogę postawić, nawet bo już wioski nie ma. Wolny. Dobra. Dobra, spokojnie. No nareszcie, coś lepszego. Tylko nadal, wiecie, no nie odpowiada to do końca na moje problemy. Dobra. I co my tu mamy? Więcej magicznego HP. Lepsze quality, trochę uników, trochę tego. Super. Mniejszy poziom, ale prezent do szkieleta. Ciężka decyzja, ale dużo obrony, więc... Powiedzmy, że tym razem się skuszę na osłabienie swoich szkieletów, czy coś. Kosztem tego, żeby po prostu można było mieć trzech. W sumie teraz to najważniejsze chyba będzie ilość szkieletów, patrząc na to. Nawet niekoniecznie jakoś, ale wiecie, ilość. Wziąć coś na zasadzie, nie wiem, spełnienia 20 szkieletów i... Po prostu na milionach prędkości ataku cieszyć się tym, jak... One zabijają wrogów w sekundę. Przez to, że później, no... Dla tych, którzy nie pamiętają, będzie pełno różnych takich bardziej zaawansowanych szkieletów, typu... Łucznicy. Czy magowie, jak już osiągnął jakiś tam limit tych tutaj. No ale, tak. Chyba w sumie nie muszę tłumaczyć wam tego wszystkiego. Powinniście sami to zrozumieć. Dobra, kolejny las. Co? A village? Okej. Nie wiem co to, ale postawię w ten sposób. I co to jest? Zarośnięte pole. Powiem szczerze, nie do końca rozumiem, ale... Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Odkryłem coś naprawdę, powiem wam szczerze, tak niespodziewanie, przypadkiem. Ale może wyjdzie z tego jakaś ważna nauczka czy coś na przyszłość. Dobra, pierścień. Regeneracja i trochę poziom szkieletu, dobra. Nadgoniłem już straty. Kolejny las. Czyli w sumie teraz już wiemy też najważniejszą kwestię. Że na te lasy też trzeba uważać. W sumie. W sumie pod kwestii, no. Tak, żeby nie spamięcić aż tak. I teraz tak poziom szkieletów dużo większy. Ale nie daje obrony i w ogóle. O. No niestety trochę się to kłóci z tym, co przed chwilą mówiłem o ilości, ale... No powiedzmy sobie szczerze, to potężne szkielety też są dobrym wyborem. W sumie, dobra, już odzyskaliśmy stratę. Najprościej mówiąc. W sumie te pierścienie byłoby chyba najlepszym, co możemy trafiać. Wiecie, takie jakieś ściany, czy coś. Super. I tak, teraz jeszcze po wszystkim mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Poznałem tajemnice lasów już. I związanych z nimi rzeczy. Ale... Zastanawiam się jeszcze, jakie tajemnice mogą skrywać w pustynie. Jestem po prostu pewien, że coś tam będzie. Jest Artificial Light. Przy okazji, więc to jest no... Bardzo dobra opcja. Patrząc na to, że co? Dzięki temu widać, że przynajmniej będzie łatwiej nam zbierać to, co chciałem wcześniej. Mniejszy poziom szkieletów, ale regeneracja to nie. Mniej HP.
teraz tak jestem quality, nie ma obrony, więcej tak speedów niepotrzebne, ale max szkielety, no. No max szkielety, co tu więcej dodać? Po prostu... To jest najważniejsze, że czeka istnieje. W sumie też nie wiem, czemu tak nagle wolno strasznie, co się robi. O nie. O nie. Dobra. Co tu mamy? Field of Blades. Słabe, roślina. Swarm ma duszę. Aha. Nieprzyjemne. Jest coś takiego, jest zwykły slimik. Okej. Dobra, czyli na przyszłość... Już wiem, że tu jest niebezpiecznie za dużo tego stawiać. Dobra. I teraz co tu mamy? Oczywiście, więcej HP energetycznego za każde te, jak to się nazywa. O, szkieleta wezwanego. Jakiś dialog. Ty, kim ty kurka jesteś? Czemu się tak skradasz? Czemu, po co? Maciej. Nie próbuj podejść jakkolwiek bliżej. Nic, bastard, co to było za słowo? Nieważne. Last nie szukał siebie. Nie potrzebuje cię. Spróbuj mnie tylko dotknąć, a nie zostanie z ciebie nic poza drzazgami. Ale... Nie będzie ani drzazgi, kiedy do ciebie podejdę. Przynajmniej resztki. Zaczyna mi to męczyć. Okej. Doppelganger. 100% szansy na kontratak. Kolce. Każdy, kto bezpośrednio atakuje, dostaje 12 obrażeń. Nieciekawe. Ale wiecie co, w sumie... Na nekromancie to jest w ogóle niegroźne. Dobra, czyli lasy naprawdę są dobre dla nekromancy. Teraz jakaś kłoda próbuje mnie atakować, jeszcze uważa, że na to zasługuje. A jeszcze trochę i zacznę kwestionować całą ideę ratowania świata. Dobra, wiecie co? Nie będę ukrywał, to jest super! Po prostu darmowa okazja na farmienie niektórych materiałów. Oczywiście mówię o tym, nie o tych rzeczach. Przeciwko wrogom, którzy nawet nie mogą mnie tknąć, dopóki szkielety mam jak wzywać. Więc po prostu, wow. Definitywnie super opcja. Pomijając to, że i tak bym chciał lasy, wiecie, zawsze trzymać u siebie czy coś, to tutaj tym bardziej mnie gra zachęca do tego. Okej, mam jedną osadę tylko. Ale muszę ją rozwalić. Może to być ryzyko, jestem tego świadom. Może to być głupota. Tego też jestem świadom. Ale z oczywistych powodów nie chcę po prostu... Nie chcę po prostu trzymać karty wampira tak po prostu. Tam jest dobre miejsce, bo wiecie... Wampiry będą mnie wkurzać, owszem. Ale osada taka wylepszona może być czymś naprawdę cennym. Dobra. Mniejsza z tym. Zabij po prostu. Postać. Kolejna pustynia. Dobra. Kolejna wydma piaskowa. Oj, to jest piękne. 48 HP. W czasie, kiedy moi wrogowie, kiedy moje szkielety biją po 30 parę, oczywiście. Nie wiem, czemu strasznie mało patrzę na to, że mają, czyli niby napisane 36, coś. Ale mniejsza. I tak jest nieźle. Dużo więcej HP, dużo tego, nie zmniejszam ilości szkieletów. Na wypadek bitw, w których będzie właśnie dużo wrogów, wolę mieć dużo szkieletów, żeby szybko sobie jakoś ratować się i radzić, więc no. Cokolwiek by się działo, nie działo, nie jestem po prostu w stanie powiedzieć dość, jeśli chodzi o ilość, nawet kątem poziomu. O, jakie fajne, ale nie mogę. Nie mogę po prostu. Przy okazji, co to powoduje, to Entangled. Aha. Immobilize, nie wiem, co to oznacza. Jakiś nieprzyjemny efekt pewnie. Okej, bagna. Nie wiem, czy jest jakieś ważne miejsce, wiecie, na bagna. Postawię je po prostu tu, niech będzie i tyle. Dobra, jakiś fajny pierścionek. Quality niezłe, ale... No co mi po quality, jeśli ja teraz potrzebuję ilości, nie quality. Oczywiście, żeby nie było mieć zamiast każdego zwykłego wojownika czy obrońcy, super. Tylko mówię szczerze, teraz bardziej mi zależy na tym, żeby naprawdę mieć ich dużo, niż na to, żeby to były te
potężniejsze gatunki, że tak to nazwę. Dobra, kolejna pustynka. I mamy... stracha na wróble. Niebezpieczny, ale da się przeżyć. I tak, tutaj coś nie... niestety. Chyba to może być szczerze najgroźniejsze miejsce, patrząc na to, ile mi biją. Chociaż ilość szkieletów na polu bitwy sugeruje, że jednak mogę mieć spore szanse, nawet jeśli bym musiał bezpośrednio być ranionym czy coś. I nie ma plus jeden. Poziom szkieletów ogólnie gorszy, ale inne fajne efekty. Może pomyślę nad wymianą akurat książki. O, dobra. Tak, no tutaj w sumie to wielkie różnice mi nie robi. Książka jeszcze lepszego poziomu. Tutaj mamy więcej, co ciekawe. Więc pas. Dobra, szkielet, pojawiaj się szybciej, proszę cię. I udało się. Żebyśmy mieli przy okazji już Orb of Craft. Czy jeszcze nie? Serio, dopiero trzeci kawałek. Dobra. Okej. Okay. Pozwólcie, że tego nie będę komentował jakoś szczególnie, ale... no, delikatnie mówiąc, się zawiodłem na tym, że jeszcze nie mamy Orb of Craft. Patrzę na to, ile wrogów tutaj tego typu staram się... no, po prostu uzyskać i wzywać. Dobra. Strach na wróble, niestety te trawy wszystkie. No, ale jak mówiłem, nie ma co się aż tak przejmować, bo w sumie... w końcu ostatecznie sobie poradzimy. Nie. Dobra. O, nie jest to najlepsze, powiem wam szczerze. Ale z tych wszystkich trzech to jest definitywnie najprzydatniejsze. I dobra, dwóch drewnianych wojowników, którzy będą kontrować moje szkielety. Przy tym ginąć spokojnie. Więc no, nawet opłacalny. No i tak, oczywiście padają mi szkielety. Pełno nieszczęść w sprawie, ale... skłamałbym, gdybym powiedział, że się tym przejmuję jakoś szczególnie. Dobra. Kolejna wioska. Oj, bandyci. Tego wampira dorzucić może nie być najmądrzejszym, ale dobra. Zrobię to, bo jednak... bo tak po prostu. Co tego musimy 17% nagromadziłem. Dobra. Jeśli są jakieś pole, które chciałbym usuwać, to definitywnie to będzie to, już sprawdziłem. I wiem, że to może nie być najrozsądniejsze. Powinienem zostawić kartę Obliviona na jakieś cięższe sytuacje, kiedy poczuję, że naprawdę jest źle. A tutaj co mamy? Lepsze, definitywnie lepsze. Tutaj magiczne chyba trochę więcej. A tak speedy takie same, nie mamy max... tutaj nie ma jednego szkieleta. Ale są inne rzeczy... chciałbym, ale no nie mogę. Uwierzcie mi, wszyscy, którzy to oglądają, no nie mogę, po prostu... czuję, że ilość szkieletów to jest zbyt istotna. Wiecie, patrzę na to, że dzięki temu dostaję więcej HP za każdego wzywanego, chyba co drugi tam daje mi jeden do mojej bariery ostatecznie. Jeszcze patrzę na to, że będziemy mieli bardzo dobre prędkości ataku. Nie wiem, czy one wpływają na szkielety swoją drogą, ale no. Nawet jeśli nie, to i tak będziemy mieli w miarę dobre prędkości ataku w moim odczuciu. To wszystko po prostu się układa w taki sposób, że jednak szkoda byłoby nie wykorzystać. Dobra. A, latarnia świeci na te pola. Dobra, to tak. Kolejnego wampira jeszcze nie wystawiam, kolejne to. I już nie tylko będzie kolejne osada. Jak się oczywiście pojawi, to będzie super. A tutaj właśnie jeszcze jakaś inna książka. Fajne, ale nie. To nie jest to, czego szukam. Więc idziemy dalej. Nie zważając na inne rzeczy. I niestety definitywnie to nie wpływa na szkielety, więc... jakkolwiek by to nie pasowało mocno, czy pasowało właśnie mocno do nekromanty, tak... niestety nie jest aż takie dobre, jak mi się mogło wydawać się. No zobaczmy, tylko 300 coś życia. I tak jest nieźle. 4 do poziomu szkieleta. Definitywnie mocniejsze. Ale nie ma pancerza i innych takich rzeczy, które... w moim odczuciu też są istotne. Dobra. Idziemy. I w sumie... w sumie nie wiem, czy jest sens pokazywać więcej z tego podejścia, bo takie... strasznie wolne się trafiło. W sumie dużo rzeczy mamy, ale nadal nie to, czego szukam. Dobra.
Boże, tutaj. Ruiny. Nie ma dobrego miejsca na ruiny, więc zagram tam. I tyle. I wiecie co? Czuję, że takie podejścia mogą mieć prawo na zwycięstwo, jeśli będę tak dobrze to rozgrywał. Z drugiej strony właśnie jeszcze, jeśli chodzi o lasy, mogę powiedzieć tyle, że w sumie w moim odczuciu teraz... Lasy są dobrym wyborem, ale trochę ryzykowne dla klas innych niż nekromanta. Oczywiście, bardzo łatwo na tym się drewno będzie zarabiało, więc tak, może bym rozważał spamienie lasami też w innych przypadkach. Ale definitywnie, jeśli będziecie widzieć, że gram nekromantą, możecie być pewni, że las będzie w talii. Na innych klasach będą się czasami zastanowić, czy coś. Dobra. Przy okazji mamy już jedną książkę, czyli będzie jeszcze jeden unlock sobie jakiegoś wpisu. Dobra. Okej, jeden padł, drugi jeszcze nie padł. Lepsze, daj więcej prędkości ataku. W sumie czemu by nie? Muszę jakieś przyzwać te szkielety. I tak szybko mi się to udaje oczywiście, ale... Dobra. Zaraz się tutaj tłumaczę, co tutaj tak wygaduje, co w sumie sensu nie ma. Kolejny wampir. I niestety mimo wszystko nadal jest strasznie daleko jeszcze do bossa. A ja czuję, że już wiecie, wszystko prawie wymaksowane na tyle, na ile mogę. Słabsze szkielety, ale o jeden więcej. Definitywnie. Tutaj coś fajnego? Nie. Tutaj też oczywiście nie. W sumie prędkość ataku mam dopiero plus 30%. O, biblioteka. Ciekawe, że to ma takie... coś tego typu. Zobaczymy, jak to działa. A, po prostu dosłownie kartę za kartę wymienia. Okej. Okay. Przy każdym podejściu, co może być trochę problematyczne, jeśli chcę jakąś kartę schować na później. Ale jeśli nie ma takiej sytuacji, to w sumie bardzo fajne. Niestety, nadal nic. I mamy łucznika. Właśnie o tym mówiłem, że w sumie się będziemy mieli dużo ilość szkieletów, to będzie fajnie. O, tutaj jeszcze mniejszy poziom. Ale ten szkielet jeszcze quality. Chciałbym, jednak nie jestem w stanie po prostu aż tyle poświęcić na rzecz quality. Bo niższy poziom szkieletów to teraz już jest po prostu zagłada dla mnie. Obrona, unik, to też nie tyle, czego szukam. Dobra, zanim dalej, co? Oczywiście lasy. Jej! A village? Po prostu super. Po prostu super. Nic nie żartuję, jestem zadowolony z tego, że coś trafiło znowu a village. Ze znakiem zapytania. W sumie najlepsza rzecz, jaka mogłaby się trafić dla nekromancy. Wiem, że już mówiłem dużo razy, ale będę to powtarzał za każdym razem, po prostu bym to... zaskakuje, że w sumie taka... No powiedzmy niespodziewana rzecz, dosyć, w tej kwestii. Dobra, Road Lantern, w sumie tutaj można byłoby też dorzucić na wszelki wielki. Kolejny lasek, to tam taką wielką masę lasową tworzymy, tak, tutaj to znowu. Kolejny lasek. I nie wiem czemu mam to 36% przyspieszenia, dalej czuję, że strasznie wolno wzywa te szkielety. Co nie zmienia faktu, że iż gdyż ponieważ jednakowoż za wszelką cenę chcę dojść do bossa i pokonać. Ojej. Po iluś tam ciosach teraz eksploduje? Zaledwie 200 obrażeń. Groźne. Bardzo nawet groźne. Ale niech i tak będzie. Nie boję się tych wybuchów. Wiesz, 200 obrażeń z drugiej strony. Cała moja bariera. No, oj, dziękuję ci, gro. No, prawie cała bariera nadal, ale już trochę bezpieczniej w tej kwestii. I no, nie chcę, że prawie cała bariera, że cała bariera i trochę życia. To może nawet jeszcze dodatkowe szkody, ale... Właśnie, jeszcze level up kolejny. Trzy ulepszone szkielety na początku każdego lupa. Fajne tylko, wiecie. Problem z tym, że to one się nie leczą. Jeden więcej max szkieletów, no. No po prostu... Po prostu, no, no. Nie wiem, co mam mówić o tym, no. Więcej, no, jeszcze dodatkowo, no, i do tego no. Ale tak, serio mówiąc, super opcja. W moim odczuciu, bardzo dobra. Definitywnie warto będzie z tego korzystać na potęgę.
W sumie nie wiem, po co to wszystko stawiam. Niech będzie. Aha. W sumie każde pole za chwilę już będzie czymś. Trzech wojowników. Niby niedobrze i w ogóle o nie. Z drugiej strony... Mi to nic nie grozi. Ale ciekawego nie będzie wali. A. Ciekawe, w ogóle zgaduję, że pewnie gdyby... Znaczy, jeśli chodzi o kwestię tego... umiejętności, które zdobyli, obstawiam, że to są spajki. A doppelganger mieli już wcześniej. Znowu to. Znowu srebrna zastawa. Nie jest zła, ale... nadal liczę na jakieś nowe, fajne przedmioty, a nie tylko kolejną zestawę. No i zaczynają się już większe problemy. Znowu tylko plus jeden max szkielet. Nic więcej. Ciekawe, dobra. Zrobię wielkie ryzyko i głupotę, ale niech będzie. Obliwiam oczywiście na to, bo nie chcemy tego wszystkiego. I zobaczymy zaraz, co dalej. Dobra. Więc to, zobaczmy, co się jeszcze w ogóle wydarzy. Poza tym, że mamy... dwa kumary! Śmierć, 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 śmierć! Bić, zabić, zabić! Cię, zanim to wybuchnie. Okej, nie stało się nic takiego kropnie złego. Oj. Nie, 17%. Dużo tego, czy nie za mało, żeby się cieszyć. W sumie pusty... te... zboże teraz możemy zbierać po to, żeby wymieniać potem coś innego. W sumie tak, dobry pomysł. A póki co się nie przejmujemy niczym. Bijmy się, zabijmy szkielety i strach na w ogóle inne rzeczy. Magiczna chyba więcej, poziom super, ale nie mogę. I tu też nie mogę. Muszę po prostu, wiecie, mieć jak najwięcej szkieletów. Jak mówiłem, to może być to podejście, na którym porobimy bossa. Jeśli będziemy mieli dużo szkieletów, chociaż z drugiej strony te szkielety zaczynają się robić słabe. I strasznie szybko padać. Więc może warto byłoby też już trochę odpuścić ilość i zacząć iść w poziom. To ja mam w sumie szkielety poziom czwartego. Więc dobra, pora zacząć brać coś, co będzie zwiększyć znacznie poziom. I w tym przypadku, mówiąc szczerze, to jest to książka. Mamy ich naprawdę dużo. Nie ukrywam, chciałbym jeszcze więcej. Ale no, chyba naprawdę się trochę zagalopowałem. O nie! Nie. Tak, teraz definitywnie to już widać. Gorzej tylko, że to nic nie da. Mam achievement za umieranie. Straciłem wszystko. Smutne. Ale już widać, taktyka na czystą ilość szkieletów nie jest niczym najlepszym. No cóż. Patrząc na to, nie uda się nam nic zbudować. Oczywiście. Więc cóż. Trochę zawiedziony, trochę... powiedzmy... nie smacząc swoją własną głupotą. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. I cóż, jeśli wam się podobało, to fajnie, jeśli nie, to wybaczcie za odcinek, który nie jest najwyższej jakości czy coś, ale no. Następnym zobaczymy, jak będzie działał labirynt, tak jak już powtarzam. Chciałem sobie, tak jak już mówiłem ostatnio. I tak, spróbujemy znowu pokrafcić nowe rzeczy, nie wiem, od czego zaczniemy. Może jakieś te watchtowery, jakieś inne tego typu, może ten warcamp. Się zobaczy naprawdę, póki co nie mam pomysłu. Ale tak jak mówiłem, póki co to tyle, dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.